Rodzinne przedsiębiorstwo to pewna misja w efekcie. Rodzina kojarzy się zawsze z pewnego rodzaju tradycją. I taką właśnie tradycję też myślę, przedsiębiorstwo rodzinne chcą przenieść z pokolenia na pokolenie. Wydaje mi się, że to są bardzo cenne firmy, rodzinne właśnie. I myślę, że powinniśmy pielęgnować tego typu przedsiębiorstwa właśnie ze względu na rodzinny charakter. Firma rodzina, owszem, rządzi się swoimi prawami, jeśli chodzi o zarządzanie. Najczęściej dlatego, że mamy do czynienia właśnie z członkami rodzin. Czy to wywołuje pewne konflikty? Na pewno. Stąd też między innymi specyfika właśnie takiej rodzinnej firmy. Ale ja bym się nie obawiał wszelkich konfliktów, ponieważ tego typu konflikty mogą prowadzić do samych sukcesów. Należy tylko mądrze z nich wyjść. Rodzinny charakter firmy powinien być eksponowany, ponieważ daje to kontrahentom pewność. Pewność, że ta firma jest i będzie właśnie ze względu na swój rodzinny charakter. Takie jest założenie rodzinnych firm. Jesteśmy i będziemy. Nie bój się, będziemy razem. Na pewno nie jest to łatwy temat. Tak jak na panelu było wcześniej dyskutowane, po pierwsze musi być ten sukcesor, ale zakładam, że jest, więc trzeba jak najwcześniej wdrażać tą osobę do tego, aby sprawnie przejęła firmę, powierzając przeróżne zadania od konserwatora powierzchni płaskich po uczestniczeniu w kluczowych decyzjach w zarządzaniu firmy. Tego typu wydarzenia to jest świetna okazja, żeby spotkać się z innymi zarządzającymi firmami rodzinnymi. Wiemy, że nie jesteśmy sami na rynku dzięki temu, ale wymiana doświadczenia to jest to coś zupełnie bezcennego, czego nie da się ocenić właśnie przy okazji takich kongresów. Szanowni Państwo, mam okazję zaprosić Państwa na kolejny kongres rodzinny, który odbędzie się już za rok w Narodowym Forum Muzyki. Patrząc, jak świetnie wygląda obecny, można śmiało pokusić się o stwierdzenie, że następny będzie równie rewelacyjny. Zapraszam.